ani słowa, ani nieba, ziemi. Pozdrawiamy Cię głosy naszymi. Do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewico Maryjo, Ty Fatimie wskazałaś różaniec, dla grzeszników to ogromny szaniec. Do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewico Maryjo, tajemnice różańca świętego zdepczą wroga zbawienia naszego. Do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewico Maryjo. A tu mamy kolejny meritum, Polen, czyli pewno albo Niemcy, albo Austria, znowuż. Jeden różaniec, Deutschland jest napisany, jeden różaniec, no ale komuś się chciało i wysłał. A to jest, to jest gigant. Komisyjnie otwieramy. Komisyjnie otwieramy gigant. To wysłali, dobrzy ludzie. Szkoda. No to jest chyba największa paczka, nie, którą... Nie wiem, być może były duże. Były duże, ale też tak. Ale chyba największe. Aha. Ale jak ładnie opakowane. A ile w drodze jeszcze, ile deklaracji z całego świata. Z całego świata. Australia też? Australia, nie, nie. A, to nie z całego świata. Z Nowego Jorku, jest deklaracja. Z Nowego Jorku, proszę. No, ja nie mogę. No to jest po prostu obłęd. Różańcy, różańcy, bomba atomowa dla piekła. Diablisko dostanie wścieklizny. Piekło szaleje. Ja już tutaj słyszę tu pod kopyt. Tyle broni. Ja broń nie mogę atomowa. Jaka broń. Broń atomowa. Brawo. Ave Maria. Ave. Deo gracias. Nie, no musimy zdjęcie zrobić i dać na... No to jest po prostu coś niesamowitego. Panie Boże. To jest wszystko z dnia dzisiejszego. To jest wszystko z dnia dzisiejszego, tak. Grudnia 2019. Pierwsza partia amunicji do Ugandy. Pierwsza partia amunicji do Ugandy, tak. Pakujemy. Ilku? I pierwsza wysyłka do Ugandy. Dobra, jeszcze ta później, nie? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Bratkowie, podsumowanie akcji Różańca dla Ugandy. Akcja Różaniec dla Ugandy przeszła nasze najskrytsze oczekiwania. To jest wprost nieprawdopodobne,
jaki był odzew z Państwa strony. Polacy w Polsce i ci rozsiani na całym świecie odpowiedzieli na nasz apel. Różańce i inne dewocjonalia zaczęły spływać do nas z każdego rejonu kraju i najodleglejszych zakątków świata. Zostaliśmy wprost zasypani paczkami i przesyłkami. Akcja trwała do 15 listopada i po 15 listopada musieliśmy zatrzymać akcję, informując osoby zainteresowane, że nie możemy już więcej przyjąć darów. Musimy to przecież wszystko wysłać jeszcze do Ugandy. A jest tej broni, czyli różańca, 15 pudeł. Wiemy też, że nadal jeszcze są nadawane przesyłki, na przykład z Nowego Jorku, i spodziewamy się ich lada moment. Jednak musimy się zatrzymać, ponieważ należy liczyć siły na zamiary. To jest wspaniała wiadomość, a mianowicie fakt, że na Polaków można zawsze liczyć. Gdziekolwiek by nie byli, ogromny Bóg zapłać wszystkim darczyńcom. W tym miejscu chcielibyśmy szczególnie podziękować pani Monice Łaptowskiej-Nowak, bo to był jej pomysł. My, czyli Merytum, wydawnictwo tradycji katolickiej pod chorągwią Matki Bożej Łysieckiej oraz objawienia Matki Bożej w Polsce i na świecie, będąc wierni modlitwie przy nowennie pompejańskiej. O ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego. Postanowiliśmy w tę akcję wejść. Akcja absolutnie nie miałaby takiego zasięgu, gdyby nieoceniona pomoc pana Piotra Mrotka. On, odpowiadając na wezwanie doniesienia modlitwy różańcowej dla Afryki, zmontował film z kolegą i umieścił go na swoim kanale na YouTube oraz z Emre Kinkiem. No i wtedy zaczęło się. Matka Boża ma liczne, nieskończone środki działania. Tym razem wybrała takie. Dnia 07 grudnia, w pierwszą sobotę miesiąca, po mszy świętej i nabożeństwie pierwszosobotnim w sanktuarium Matki Bożej Łysieckiej, przed cudownym obrazem, została ta cała nadzwyczajna broń, czyli różaniec, poświęcona przez księdza tradycji katolickiej Jarosława Steczkowskiego. Zapraszamy do obejrzenia filmu. Na końcu filmu, przy zasłonięciu obrazu, usłyszą Państwo modlitwę Anioł Pański w intencji darczyńców. Różańce zostały uzbrojone. Teraz będą wysyłane do Ugandy w kilku etapach. Uwaga! Dnia 5 stycznia roku 2020 w niedzielę o godzinie 11 w sanktuarium Matki Bożej Łysieckiej w Gliwicach przy ulicy Mikołowskiej. Za wszystkich darczyńców odprawiona zostanie msza święta w nadzwyczajnym rycie rzymskim. Oczywiście mnie tam nie może zabraknąć. Niniejszym chcielibyśmy szczególnie podziękować pani Marcie Maciszewskiej, przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie oraz szkolnemu kole Caritas i PCK wraz z ich opiekunami, a przede wszystkim wspaniałym dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie oraz ich rodzinom. Księdzu proboszczowi z parafii świętej Jadwigi Andegweńskiej, królowej oraz parafianom. Księdzu proboszczowi z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego w Chorzowie i parafianom. Księdzu proboszczowi z parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Chorzowie i parafianom. Księdzu proboszczowi z parafii świętej Jadwigi w Chorzowie i parafianom. Gliwickiej tradycji skupionych przy sanktuarium Matki Bożej Łysieckiej. Parafianom z parafii pod wezwaniem świętej Anny w Gliwicach. Księdzu proboszczowi z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Białymstoku
i parafianom. Księdzu proboszczowi z parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego z Kudowa Zdroju i parafianom. Wiernym tradycji katolickiej skupionym w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Bytomiu. Księdzu proboszczowi z parafii pod wezwaniem Ludwika we Władowie. Wspólnocie odnowy w Duchu Świętym Emanuel i parafianom. Księdzu proboszczowi z parafii pod wezwaniem na Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Blackburn, Wielka Brytania oraz Polskiej Misji Katolickiej. Księdzu proboszczowi z parafii pod wezwaniem Króla Zygmunta w Szydłowcu i parafianom. Panu Pawłowi Szwaczka, Pani Annie i Panu Sebastianowi, Pani Justynie Jóźwiak, Panu Andrzejowi Zabnickiemu oraz Pani Barbarze Krezolek, Pani Beacie Kalisz, Panu Bartoszowi Leń, Panu Arkadiuszowi Chlebickiemu, Pani Katarzynie Kruk, Pani Monice Kopczyńskiej, Pani Annie Szczecińskiej, Pani Ewie Zysk, Pani chorej na ciężką chorobę. Życzymy dużo zdrowia. Rycerzowi Niepokalanej oraz setce innych darczyńców, którzy prosili nas o anonimowość oraz tym, których nie byliśmy w stanie zidentyfikować, bowiem bardzo dużo ilość przesyłek była anonimowa. Tym wszystkim znanym i nieznanym, a znanym Panu Bogu, darczyńcom, serdeczne Bóg zapłać. O wszystkich pamiętamy i będziemy pamiętać w modlitwie. Deo gratias. Bratkowie, nikt nie przypuszczał, że w Polsce jest tylu wspaniałych ludzi i Polaków na świecie, a ze Stanów Zjednoczonych po prostu wzięli udział w takiej akcji, to jest po prostu niemożliwe. Ale w Polsce wszystko jest możliwe i u każdego Polaka. A na koniec, bratkowie, Damian z kanału 4333 z rodziną, Emre Kinek z żoną, całe meritum. No i mnie tu nie może zabraknąć. Życzymy Wam zdrowych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech Dzieciątko Jezus przyniesie Waszym sercom pokój i całym rodzinom, światu i ludziom dobrej woli. Niech opieka Matki Bożej będzie zawsze odczuwalna w Waszym życiu. Maryjo, Święty Józefie, prowadźcie nas po drogach Syna, do Syna i zawierzajcie się Matce Bożej. A w przyszłym roku można będzie znów połączyć siły i pomóc naszym biednym braciom i siostrom. Stanąć przeciw szatanowi na czele z naszą matką i powiedzieć mu: my nie pozwolimy na to, by nasi bracia i siostry stracili nadzieję. Jeśli niebo nas wybrało do takiego dzieła, to nie możemy pozostać głusi. Wiecie, co znaczy słowo pomagam? To słowo, jak zamieni się w czyn, nie pozwoli utracić nadziei w naszych biedniejszych braciach i siostrach. Do następnego razu, bratkowie.